Dziś w magazynie Żyj Zdrowo zapraszamy na wykład dr Beaty Danek. Recepta na zdrowie, czyli jak żyć zdrowiej, dłużej i szczęśliwiej. Dobrze, więc mamy mówić o tym, jak żyć zdrowiej, jak zrobić, żeby żyć dłużej, szczęśliwej, w lepszej formie. Każdy z nas chce przeżyć życie jak najlepiej, także o tym dzisiaj mowa. Niektórzy z Państwa może słyszeli już wykład podobny rok temu, dzisiaj troszeczkę pod innym kątem, ale będziemy ciągle mówić o tym, jak żyć zdrowo. Mówiliśmy, wracamy do naszej odporności i teraz może już sprawniej troszeczkę, bo czas ucieka. Mówiliśmy, że na odporność wpływa dieta, upływa gimnastyka i teraz powiemy troszkę o równowadze życiowej. Równowaga życiowa to mam na myśli balans naszego ciała z naszymi emocjami. Bardzo ważne jest, żeby człowiek był zadowolony z siebie. I teraz powiem Państwu o czymś wspominałam chyba w zeszłym roku. Zastanawiamy się, jaka to jest recepta na szczęście, bo często mówimy, że żyjemy, każdy chce być szczęśliwy w życiu i żyjemy po to, żeby się spełniać, żeby być szczęśliwym, żeby wtedy jesteśmy zdrowsi, funkcjonujemy lepiej. Zastanawiamy się, kto jest najszczęśliwszy, czy ten, kto ma dużo pieniędzy, czy ten, kto jest najpiękniejszy, czy ten, kto ma karierę, sławę, czy też zdrowie. Proszę Państwa, okazuje się, że profesorowie na Harvardzie przeprowadzają różnego rodzaju badania i jedno z badań, które jest jedno z najdłuższych badań naukowych, jakie na świecie istnieje, bo już jest, w tym roku już będzie nie 75, ale 76-lecie tego badania, jak zaczęto, badania nad szczęściem i zdrowiem i wnioski są jednoznaczne. Najzdrowsi ludzie to są ci ludzie, którzy mają udane związki międzyludzkie. To może być małżeństwo, ale niekoniecznie. To może być ogólnie rodzina, rodzeństwo, przyjaciele. Ci ludzie, którzy nie są samotnikami. Ci ludzie, którzy się spełniają wśród innych ludzi. My jesteśmy osobami, może powiedzieć, osobnikami społecznymi. Osoby, które są zadowolone z swojego codziennego życia z ludźmi, są na ogół szczęśliwsze i te osoby są na ogół zdrowsze. Badania wykazały, że nawet wysoki cholesterol nie wpływa tak źle na zdrowie, jak niezadowolenie z życia, nieszczęście, negatywne podejście. Także tutaj czasem są osoby, które są bardziej optymistyczne, bardziej pesymistyczne. Czasem trzeba sobie uświadomić, że trzeba się zatrzymać, zastanowić nad tym, czy możemy zmienić to podejście swoje, czy możemy sobie poszukać, jak to zrobić, żeby uważać się za osobę szczęśliwszą. W jaki sposób szczęście wpływa na zdrowie? Zmniejsza choroby serca, osoby zadowolone mają niższe ciśnienie, mniej odczuwają ból, nawet osoby, które mają zwyrodnienia stawów, kości, jeżeli uważają się za szczęśliwe, z jakiegoś powodu odczuwają mniej ból. To znaczy, można to wyjaśnić naukowo, są takie osoby bardziej rozluźnione, mniej napięte, są więcej są w stanie znieść. Rzadziej chorują na choroby chroniczne. Osoby zadowolone z życia, pozytywnie nastawione do życia, rzadziej chorują na choroby chroniczne. Mają lepszą odporność, śpią lepiej, szybciej goją im się rany, szybciej wyzdrawiają z różnych chorób i ogólnie rzecz biorąc żyją dłużej i szczęśliwiej. Teraz każdy z nas może powiedzieć, no dobrze, ale ja nie mam tego i tego i prawda, zdrowie mi szwankuje, dzieci nie do końca słuchają. Zawsze każdy z nas ma dużo do narzekania, bo to jest prawda. Więc najszczęśliwsi ludzie niekoniecznie mają wszystko najlepsze. Zdecydowanie nie, ale umieją widzieć dobro we wszystkim, co mają. Tutaj zamieściłam swoje zdjęcie z tej ostatniej wyprawy do Afryki, kiedy odwiedziliśmy plemię Masajów, którzy nie są 100 i 200 lat za nami, ale ja myślę, że z 5000 lat za nami, żyją właśnie w takich lepiankach zrobionych z błota i łajna końskiego. Nie wiedziałam, że tak można żyć. I oni są zawsze uśmiechnięci. Oni są bardzo zadowoleni. Oczywiście nie żyję z nimi do końca, ale miałam okazję spotkać się i wydaje mi się, że naprawdę podejście do tego, jak być szczęśliwym, zależy bardzo od tego, jak do tego my podchodzimy, a nie od tego, co mamy i w jakiej jesteśmy sytuacji życiowej. Są przeróżnego rodzaju, jest świat teraz tak nastawiony, że mamy celebrytów, Hollywood i milionerów i oni są często bardzo nieszczęśliwi, a często tacy ludzie uczą ich pokory i w jaki sposób szczęścia. Mówiąc o równowadze życiowej, spotkałam się ze slajdem polskim Klub Równowagi. Radzę Państwu popatrzeć na internecie, bardzo mi się spodobał ten Klub Równowagi. Jest tam mowa właśnie o równowadze życiowej. Ja tutaj chciałam to włączyć do używek. Używki to są substancje czy powiedzmy rzeczy, z którymi mamy do czynienia na co dzień, które mają nam troszeczkę życie w jakiś sposób uatrakcyjnić. I trzeba wiedzieć, które z tych używek są zdrowe, a które są niezdrowe. Nadmiar alkoholu jest zawsze niezdrowy. I tutaj napisałam, co to znaczy nadmiar. Nie chcę
w żaden sposób nikogo dyskryminować, ale kobiety mają mniejsze ciało i kobiety, przeciętna kobieta, jeżeli pije więcej niż 8 drinków na tydzień, to jest dla niej za dużo. 8 drinków na tydzień rozłożonych może być codziennie po jednym, w weekend dwa, może nie być, nie musi być alkohol, w ogóle to nie jest konieczność, ale jest to, powyżej tej ilości jest szkodliwe. U mężczyzn jest więcej, 15 na tydzień, czyli 2 dziennie. Jeżeli ktoś pije 6 piw dziennie, to jest absolutnie za dużo. Jeżeli ktoś pije 6 drinków naraz, to też jest za dużo. Także rozłożone do 2 do 3 dziennie, nie więcej jak 15 na tydzień u mężczyzny. Słodycze są w każdej ilości złe. Także to ma być ograniczyć się pewnie do gorzkiej czekolady i nieczęsto. Papierosy są absolutnie złe. Numer jeden przyczyna przedwczesnych zgonów na świecie to są papierosy. I oczywiście narkotyki, pewnie niekoniecznie w tej w Państwa grupie, ale to są na pewno złe rzeczy. Natomiast używki, które możemy zaakceptować, które są nawet dobre, czerwone wino, jedna lampka dziennie działa ochronnie na układ krążenia, jest niekonieczne do zdrowia, ale jest pomocne i nieszkodliwe. Gorzka czekolada w małych ilościach, już któryś raz powtarzam, jest dobra. Uśmiech zawsze dobry, uśmiech dla zdrowia. Nieduże ilości kawy, herbaty, kakao tak samo wpływają pozytywnie na nasze zdrowie. Także to są rzeczy, które możemy używać, chyba że mamy jakieś szczególne przeciwwskazania, wysokie bardzo ciśnienie, to wtedy lekarz może powiedzieć, żeby nie pić kawy przez jakiś czas, a dopóki się nie wyrówna. Białe wino nie ma takich wartości jak czerwone, jeżeli chodzi na układ krążenia. Na pewno można się lampkę białego wina też napić, to nie, ale nie będzie miało tak ochronnych wartości na serce jak czerwone wino z jakiegoś powodu. Mówiliśmy o zwiększeniu odporności dietą, gimnastyką, równowagą życiową. Przechodzimy do profilaktyki medycznej. To już ostatni punkt naszej rozmowy na temat odporności. Profilaktyka medyczna, czyli zapobieganie chorobom. Kilka punktów tutaj chciałam omówić, właściwie dwa pierwsze. Zapobieganie chorobom się zaczyna już zanim się urodzimy, czy zanim urodzą się nasze dzieci. Ważne jest, żeby osoba, która przygotowuje się do bycia matką, zadbała o swoje zdrowie, aby ta ciąża była zdrowa, aby dziecko mogło się rozwijać w zdrowych warunkach. Szczepionki są ważne, zdrowy tryb życia, o którym mówiliśmy dotychczas, także w zasadzie tośmy omówili już do końca. I badania okresowe u lekarza co jakiś czas, przynajmniej raz w roku, spowiadać się u lekarza, odwiedzać lekarza i skontaktować się, jeżeli chodzi o profilaktyczne badania, które w danej grupie wiekowej powinno się wykonywać. Więc o zdrowej ciąży, nie wiem ile z Państwa jest zainteresowanych, ale możecie przekazać, jeżeli nie sobie, to swoim najbliższym. Jeżeli ktoś planuje ciąży, czy jeżeli jest w ciąży, powinien brać witaminę, która się nazywa kwas foliowy, co najmniej 800 mikrogramów dziennie. Zmniejsza to nienormalny rozwój układu nerwowego, mózgu, rdzenia kręgowego, także jest to bardzo, bardzo istotne. Jak się nawet myśli o ciąży za rok, to już powinna kobieta brać kwas foliowy. Ważne jest, żeby zdrowo się odżywiać, żeby swoje ciało przygotować do ciąży i też w trakcie ciąży. Nie znaczy, że jest się w ciąży, to można jeść wszystko. Zdrowa dieta, czyli dieta, o której mówiliśmy dotychczas, również dotyczy ciąży. Zdrowy tryb życia, czyli gimnastyka. Są pewne ograniczenia w ciąży, ale chcemy, żeby kobiety się ruszały. Absolutnie zero papierosów i kompletnie zero alkoholu, bo to może wpływać negatywnie na rozwój płodu. Leki tylko te, które są konieczne, witaminy, tak jak wspomniałam u góry, i leki, które są pod ścisłą kontrolą lekarza. Leki to są też krople, maści, wszelkie leki bez recepty, syropy. Zapytać lekarza, bo wiele z tych leków szkodzi i nie chcemy, żeby to brać. I oczywiście ograniczyć stres do minimum, może podejście do stresu 10 kroków do tyłu. Szczepienia i zdrowie. Chciałam powiedzieć dwa slajdy na temat szczepionek, bo jest wiele kontrowersji na ten temat. Chcę najpierw powiedzieć po prostu, jak szczepionki działają. Szczepionki działają w taki sposób, że osłabioną bakterię wstrzykujemy w szczepionce do organizmu. Ja często mówię pacjentom, że to jest tak, jakbym wstrzyknęła na przykład bakterię wirusa grypy z obciętą głową. Ten wirus jest za słaby, żeby spowodować chorobę, natomiast jest wystarczająco mocny, aby nauczyć nasze ciało, żeby go rozpoznawać. I teraz co się dzieje, jak się wstrzyknie taką osłabioną bakterię czy wirusa, czy też martwą bakterię czy wirusa? Ciało nasze myśli, że to jest infekcja i produkuje armię przeciwciał. Produkuje takie białe komórki krwi, które pasują do tej bakterii jak klucz do zamka. I jeżeli dojdzie do prawdziwej choroby, jeżeli choroba zaatakuje organizm, to nie ma szans, bo jest przygotowane już armia przeciwciał, które znają kształt tej bakterii czy tego wirusa
i ją zjedzą i po prostu nie dopuszczą do rozwoju choroby. Oczywiście nie jest to zawsze w każdej sytuacji w 100% możliwe, zdarzają się zachorowania, ale na ogół w mniejszym natężeniu, o mniejszej szkodliwości niż w sytuacji, kiedy szczepienia nie było. Szczepić czy nie szczepić? Ogólnie rzecz biorąc, wiele osób pyta o to, jest wiele różnych informacji na internecie dostępnych i nie wszystkie są naukowo prawdziwe. Więc ogólnie statystyki są takie, że szczepionki zapobiegają w dzisiejszych czasach 2,5 miliona zgonom na rok. 2,5 miliona osób w czasach, kiedy szczepionek nie było, umierało więcej z powodu infekcji. Infekcje były numer jeden przyczyną przedwczesnych zgonów. W tej chwili są choroby serca. Przyjdźcie Państwo za miesiąc na wykład, bo to nas teraz zabija. A dzięki szczepionkom już nie infekcje. Ale jeżeli się przestaniemy szczepić, to się może odwrócić. Szczepionki nie powodują autyzmu i może powinnam tutaj od razu pójść do tego punktu ostatniego. Dwa słowa na ten temat. Dr Andrew Wakefield, właściwie tytułu mu nie zabiorę, ale licencję już ma dawno zabraną w Wielkiej Brytanii. Jest to lekarz, który w 1998 roku zrobił badanie naukowe na 12 dzieciach, nie 12 tysiącach, na 12 dzieciach. I na tym podstawie stwierdził, że szczepionka na odrę, świnkę i różyczkę powoduje autyzm. Jest to biznesmen, który w czasie, kiedy to badanie opublikował, miał już swoją szczepionkę alternatywną MMR w produkcji, czekał na zatwierdzenie. W związku z tym było to absolutnie posunięcie polityczne, na pewno nie naukowe, bo takie badanie na 12 dzieciach to nie jest prawda naukowa. Wystarczyło, aby zamieszać w głowach ludziom i do dzisiaj mają zamieszane. W międzyczasie świat naukowy stanął na wysokości zadania i przeprowadzono wiele badań naukowych na tysiącach pacjentów, patrząc retrospektywnie, patrząc wstecznie, które dzieci były szczepione, gdzie taki autyzm się pojawia, bo jest to absolutnie epidemia naszych czasów i do końca nie umiemy sobie z tym poradzić. W żadnej korelacji nie znaleziono ze szczepionkami. Także to nieprawda, nie powodują ani cokolwiek jest napisane na różnych zielonych stronach, to nie jest prawda, szczepionki nie powodują autyzmu. Jeżeli chodzi o poważne skutki uboczne, proszę Państwa, jeden, zdarzają się, nie ma nic na świecie pewnego. Bierzemy tabletkę Tylenolu i aspiryny i też możemy mieć skutki uboczne, a nikt nie rozpacza na ten temat, jak potrzebuje, to bierze. Więc na milion szczepionek podanych tylko jedna się zdarzy osoba, która będzie miała poważne skutki uboczne. Jest to najbezpieczniejsze ze wszystkich sposobów leczenia na świecie, które istnieją. Nie ma ani jednego leku, ani jednej operacji, ani jednego postępowania medycznego, które by było równie bezpieczne jak szczepionki, które zapobiegają zachorowaniom na choroby, które mogą powodować nie tylko pobyty w szpitalu, ale mogą powodować tragiczne zakończenia, śmiertelne przypadki i różnego rodzaju uszkodzenia ciała, które są na całe życie zostają. Ważna jest też, wydaje mi się, brzydko to brzmi, odporność stadna, ale jesteśmy, tak jak wspomniałam wcześniej, osobnikami społecznymi, żyjemy w społeczeństwie. Jeżeli społeczeństwo jest zdrowe, to wtedy również zdrowe, to znaczy jeżeli większość społeczeństwa jest zdrowa, odporna, to nie chorują ci najsłabsi, którzy mają małą odporność, bo nie mają się od kogo zarazić. I zauważono, że jeżeli 85% społeczeństwa jest odporna na daną chorobę, to ta choroba praktycznie w tej grupie nie występuje, bądź występuje bardzo sporadycznie. I osoby, które albo nie mogą się zaszczepić, bo na przykład są tak chore na nowotwór i są w trakcie chemioterapii, nie mogą być zaszczepione, na przykład dzieci, będą ochronione niekoniecznie szczepionkami, ale właśnie tą taką odpornością stadną i dzięki temu nie zachorują na te choroby, na które mogłyby prowadzić do ich śmierci. Jakie są skutki braku odporności? Jeżeli odporność spada, to chorujemy częściej na różnego rodzaju infekcje. Tutaj napisałam skórne, oddechowe, ale przeróżne rodzaje infekcji pojawiają się częściej u osób, które mają niską odporność. Choroby autoimmunologiczne, o których pewnie cały inny wykład może przygotować kiedyś doktor Starosta, to są reumatologiczne choroby, reumatyzm, nie tylko cukrzyca, tarczyca, choroby zapalne jelit, choroba Crohna. To są choroby, które wynikają z małej odporności i powodują, że nasz organizm gdzieś się gubi i sami zaczynamy produkować przeciwciała, które atakują nasze tkanki. Tarczyce, niedoczynność tarczycy, czustkę, powstaje cukrzyca. Także to są choroby często z braku odporności. W braku odporności również powstają raki, nowotwory. Każdy z nas produkuje komórki nowotworowe codziennie i nasze przeciwciała odpornościowe zjadają te komórki nowotworowe, likwidują je. W momencie utraty odporności, w momencie obniżenia odporności
takie komórki rozwijają się i mogą powodować chorobę nowotworową, która zabierze nam życie lub utrudni nam życie przez jakiś czas. Także odporność i to wszystko, o czym mówiliśmy, co ją zwiększa, odpowiednia dieta, wysiłek fizyczny, czyli gimnastyka, odpowiednia równowaga w życiu, to wszystko wpływa pozytywnie na naszą odporność i będzie zapobiegać, u takich osób rzadziej się zdarzają choroby nowotworowe. Oczywiście brak odporności również powoduje emocjonalny imbalans, człowiek jest niezadowolony, ma depresję, może być chronicznie zmęczony. Poproszono mnie również, żeby powiedzieć dwa słowa o infekcjach oddechowych i to już będzie koniec wykładu. Obniżenie odporności może powodować infekcje w drogach oddechowych. Są to bardzo częste, takie, z którymi spotykamy się na co dzień. Od początku, od góry infekcji oddechowych to będzie zapalenie gardła, często powodowane przez bakterie. To będzie tak zwana angina, która wymaga leczenia antybiotykami, ale czasem przez wirusy. Wtedy to na ogół jest choroba lżejsza. Człowiek na ogół nie ma wysokiej gorączki, nie jest tak osłabiony jak przy anginie, nie ma powiększonych węzłów chłonnych. Daje się to na ogół lekarzowi do oceny, są testy i może to lekarz stwierdzić, czy jest potrzebny antybiotyk, czy nie. Nie brać niepotrzebnie antybiotyku, bo to też obniża odporność. Zapalenie zatok na ogół się objawia bólem głowy, bądź też bólem twarzy, uciskiem. Większość tych chronicznych zapaleń zatok wymaga leczenia antybiotykami. Zapalenie krtani natomiast objawia się chrypką. Jeżeli ktoś ma chrypkę, to na ogół jest to choroba wirusowa i głównym sposobem leczenia będzie nawilżanie, picie wody, nawilżacz, kąpiel w parze i to będzie absolutnie nie potrzeba na to antybiotyków. Natomiast dwa ostatnie punkty, zapalenie oskrzeli i zapalenie płuc. Zapalenie oskrzeli jest chorobą, która objawia się kaszlem, często lekkim stanem podgorączkowym. Mogą być zmiany osłuchowe w oskrzelach na badaniu lekarskim. A zwykle u większości pacjentów jest to choroba wirusowa i często pacjent, o ja mam zapalenie oskrzeli, to muszę mieć antybiotyk, przeważnie nie. Często kaszel się utrzymuje 2, nawet 3 tygodnie i przechodzi, jeżeli nie ma przy tym gorączki, jeżeli nie ma zapalenia płuc, u większości pacjentów nie ma potrzeby brać antybiotyk, żeby nie zaburzać swojej własnej odporności. Natomiast zapalenie płuc to już będzie poważniejsza choroba, częściej przy tym jest gorączka, częściej nie tylko jest kaszel, ale też jest duszność, ściskanie w klatce piersiowej. Człowiek czuje się bardzo osłabiony, kaszel jest często bardzo duszący, dławiący i lekarz najczęściej wysłuchuje na badaniu, że pacjent ma zapalenie płuc. Jeżeli nie ma wątpliwości albo chce potwierdzić chorobę, to może wysłać pacjenta na prześwietlenie klatki piersiowej i to wymaga leczenia. Jeżeli się jest w skrajnych granicach wieku, bardzo malutkim dzieckiem bądź osobą starszą czy też schorowaną, zapalenie płuc leczy się w szpitalu antybiotykami dożylnymi. U większości pacjentów zapalenie płuc jest leczone w domu antybiotykami doustnymi i wymaga to kontroli u lekarza. Dekalog zdrowego pacjenta dostaliście Państwo, bo przy wejściu rozdawaliśmy. To będzie podsumowanie naszego dzisiejszego wykładu. Chcemy, żeby jeść zdrowo, gimnastykować się, starać się pilnować, żeby waga była dobra, starać się być optymistą, spać tyle, co potrzeba, pewnie 7-8 godzin dziennie, może niektórym wystarczy 6-7. Niedobrze jest spać mniej niż 4, niedobrze jest spać więcej niż 9, to też wpływa ujemnie, nadmiar snu wpływa ujemnie na nasze zdrowie. Nie palić papierosów, kropka, nie nadużywać alkoholu, nie być odizolowanym, jeżeli się nie ma przyjaciół, poszukać, wszędzie są ludzie. Czasem ci przyjaciele to mogą być, którzy bardziej nas potrzebują, zawsze są tacy, którzy są od nas biedniejsi pod różnymi względami, może bardziej samotni, może starsi, pomagajmy im i wtedy też czujemy się bardziej dowartościowani i odwiedzajmy lekarza przynajmniej raz w roku. Zakończam tutaj na wesoło. Żebyście zapamiętali Państwo, na czym polega odporność. To jest komórka naszego organizmu, tak zwana memory T-cell, czyli komórka, która pamięta bakterie, a to jest jedna z bakterii, która wnika do organizmu i mówi I will never forget you, nigdy Cię nie zapomnę. Jeżeli mamy kontakt z taką bakterią, to ta komórka będzie zawsze pamiętała, że ta bakteria już była i jak wróci, to ją złapie.